W najbliższą środę po raz ostatni w tym roku spotka się Rada Miejska. Najważniejszym punktem 15. sesji samorządu będzie uchwalanie budżetu miasta na 2020 rok. Dochody miasta przewidziano w projekcie na niemal 488 milionów złotych. Wydatki oszacowano na nieco ponad 498 milionów. Różnica według projektu budżetu zostanie pokryta kredytem. Z przyszłorocznego budżetu najwięcej pieniędzy pochłoną wydatki oświatowe. Jak wiadomo, utrzymanie szkół do tanich nie należy, ale poza bieżącym ich funkcjonowaniem miasto sfinansuje rozbudowę szkoły podstawowej nr 4. Ogółem na oświatę i wychowanie zaplanowano wydać niemal 175 milionów złotych. Niemało pieniędzy też pójdzie na drogi. W dziale transport i łączność zaplanowano wydatkowanie ponad 35 milionów. Administracja publiczna będzie nas kosztowała około 24 milionów. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydamy prawie 15. Realizacja wszystkich zadań własnych pochłonie ponad 390 milionów. Pozostałe 102 to koszty realizacji zadań zleconych.